makarony, specjalne makarony, specjalne garnki do gotowania makaronu. Mianowicie wypełniamy, o, garnek dwuczęściowy. Taki garnek możecie też już kupić w Polsce. Wypełniamy wodą tak do, na połowę. Wrzucamy makaron. Wody, więc słyszeliście niezły odgłos. Słuchajcie, i teraz tak, gotujemy, tak jak powiedziałam, 14 minut, albo tyle, ile jest podane na opakowaniu. Kiedy makaron się już gotuje, chcemy sprawdzić, makaron nie może się rozgotować. Zasada jest taka, że makaron nie może się rozgotować. Jeśli nie jesteście pewne, bierzecie, oczywiście z wrzątek, bierzecie ten makaron, jeden, i przepławiacie go na połowę. Wtedy zobaczycie, jeśli ma taką obwódkę białą, to znaczy, że jeszcze nie jest niedogotowany, więc jeszcze chwileczkę, że po prostu czekamy, aż się ten makaron ugotuje. W ten garnek właśnie ma taką zaletę, że odsadzamy makaron w ten sposób. Puk! Woda spada do tego drugiego pojemnika i tutaj już mamy makaron odcedzony. Teraz to odłożę. Mamy makaron odcedzony. Tutaj akurat już mam ugotowany makaron. I co robimy? Oczywiście sam makaron w sobie nie jest niczym wyjątkowym, niczym specjalnym. Dlatego po prostu nie może zabraknąć nam oleju z oliwek. Tylko, że to musi po prostu być olej z oliwy z pierwszego tłoczenia. Tylko taki jest smaczny, tylko taki jest odżywczy. I on po prostu każdemu, to będzie po prostu skład, olej z oliwek będzie składnik, który będzie nam towarzyszył przez całą naszą dietę i on po prostu jest, jakby powiedzieć, takim magicznym składnikiem, bo właśnie to on dodaje jeszcze, on i jeszcze ser dodaje takiego smaku. Bierzemy troszeczkę, dajemy tej oliwy do tego makaronu, mieszamy i praktycznie, no jest to najprostszy sposób przyrządzenia makaronu i teraz bierzemy ser. Ser tak samo będzie nam jest najważniejszy składnik w diecie włoskiej. Jest to ser albo grana panano, albo ser parmezan. W Polsce też oczywiście można kupić. Są też już polskie odpowiedniki tych serów i tak samo są smaczne. Kroimy kawałek. Albo bierzemy tarkę i to kroimy na tarce. Ja stałam na prawdziwą Włoszkę, oczywiście. Daję jeden ser tutaj, zamykam i wtedy mi leci, tak? I jest gotowe. I nasze piatto jest gotowe. Czas przygotowywania, no 14 minut dokładnie w przypadku tego makaronu, a są makarony, które się gotują mniej. Dajemy tylko troszeczkę oliwy i po prostu przyprawiamy parmezanem. Jest to po prostu danie przepyszne, jesteśmy najedzeni. Ale to nie koniec naszego obiadu. Obiad powinien się składać, powinniśmy wyjść nasyceni z kuchni. Dlatego teraz jeszcze szybciutko, czas nas goni, zrobimy sałatę. Myjemy sałatę. Włosi mają też takie specjalne przyrządzenia do mycia sałaty. To jest po prostu też taki pojemnik dwuskładnikowy, tu dajemy sałatę, wszystko zamykamy, wlewamy wodę, ręką myjemy tą sałatę, a potem zamykamy i ta woda po prostu nam, wypuszczamy tą wodę, tak? Czy coś takiego do kręcenia, żeby ta woda jeszcze bardziej nam zeszła, żeby ta sałata po prostu była sucha, żeby nie było czuć tej wody. No i jeszcze raz odcedzamy tą wodę i co robimy? No bierzemy miskę na sałatę. Naszą sałatę wkładamy do tego pojemnika. Akurat mam tutaj już przygotowane, to są pomidorki. Możemy je sobie pokroić. Raz, dwa. Pomidorki sobie kroimy. Do tego dodajemy, jak zwykle powiedziałam, możemy dodać sobie, ja na przykład dodaję sobie trochę tuńczyka. Tuńczyk, zwykły taki tuńczyk w puszce. Olej, który jest w środku, nie jest bardzo zdrowy, więc go odsączamy. A potem wkładamy tego tuńczyka do tej naszej sałatki.
Słuchajcie, no jest to przepyszna sałatka. Daje nam uczucie sytości. Jeszcze jest nieskończona oczywiście. Ja codziennie do mojej sałatki uwielbiam takie warzywo, które nazywa się rukola. Rukole tak samo można kupić w Polsce. Kupimy w supermarkecie, kupimy ją, a jeśli po prostu nie macie, wasz supermarket nie ma rukoli, no to możecie ją nawet kupić na Allegro. I to jest tak samo takie warzywo, które uzupełnia tą sałatkę. Oczywiście, jeśli nie znajdziecie rukoli, możecie dać, nie wiem, szczypiorek, na przykład zielony. Co robimy potem? A oczywiście w tym momencie jeszcze raz lejemy to wszystko oliwką. Nie dużo tej oliwy, ale też nie mała. Jeszcze raz będzie nam potrzebny ser. Tak jak mówiłam, no wiele z tych składników stosujemy. Oliwa i ser po prostu są to składniki, które będziemy stosować cały czas. One po prostu dają tym potrawom szlachetności. Tak, jeszcze raz tego sera. Lejemy. A na końcu, do każdej sałatki, polewamy ją ocetem balsamicznym. I to jest to coś, co nam tak samo po prostu uszlachetni tą potrawę. Mało tego, to jest dobry ocet balsamiczny, też niedługo tego, żeby nie przesadzić. I w tym momencie nasza sałatka już jest gotowa. Nie musimy ją niczym zabielać, nie musimy dodawać śmietan, nie musimy dodawać jakichś dressingów, które są kaloryczne. Nasz obiad jest gotowy. Dziewczyny, uwierzcie mi, po takiej porcji makaronu i po takiej porcji sałaty, ta porcja akurat w tym przypadku jest to porcja dla dwóch osób. Wychodzi się od stołu pełnym. Oczywiście, zawsze mówię, że po takim obiedzie jeszcze można jeszcze raz, po prostu można sięgnąć po owoc. Jakieś inne, ewentualnie jak mamy takie same owoce, to taki sam. Zawsze powiedziałam, lepiej sięgnąć po owoc. Co pijemy do obiadu? Najlepiej wodę naturalną. Jeśli ja polecam również sok z pomarańczy. Taki wyciskacz, zwykły, banalny, plastikowy, można kupić w Polsce. Wyciskamy pomarańcze. Jesteśmy pewni, że tu nie ma żadnych cukrów zbędnych, że ten sok nie jest rozcieńczony. No, że są same witaminy. Jest to chwila roboty, a naprawdę warto. Dobrze, i tu mamy nasz soczek. Co sama się teraz napiję, bo muszę powiedzieć, że dzisiaj temperatura jest dość wysoka. Jest 26 maja u mnie i my mamy już właściwie lato. Taki soczek jest naprawdę fantastyczny. Dobrze, dziewczyny, jeszcze szybciutko. Przechodzimy na podwieczorek. Okej, podwieczorek mogą być lody, tylko nie lody z czekoladą i nie taki puchar lodów, tylko taka zwyczajna miseczka. Lody śmietankowe bez czekolady i bez dodatków. To jest bardzo ważna rzecz. Dobrze, jesteśmy przy kolacji. Kolacja. Tak. Co robimy na kolację? Ja stosuję zasadę, że na kolacji też brzuch nie może być pusty. Nie możemy spać z pustym żołądkiem, z brzuchem, ponieważ co się dzieje? Dzieje się tak, że wstajemy w nocy, idziemy do kuchni i instynktownie po prostu bierzemy, wyjadamy wszystko albo z lodówki, albo z szafki, to co mamy. I kiedy się pamiętujemy, zazwyczaj po prostu już zjedliśmy całą paczkę ciasteczek, zjedliśmy całą czekoladę albo całą paczkę chipsów. No i wtedy jest za późno i wtedy sobie myślimy, no nie dałam rady, od dzisiaj koniec dieta, mam dość, tak? I się poddajemy. No tak to często właśnie wygląda. Dlatego ja mówię, kolacja musi być obfita, musi mieć sytość w żołądku. Teraz będzie można mieć dziwna niespodzianka, ale co jedną włości, właśnie albo jeszcze makarony. Ja polecam na przykład zupę. Zupę robię tak samo błyskawicznie, czyli tak, woda, kostka bulionowa, rzucamy kostkę bulionową, kiedy to się wszystko zagotuje, kostka nam się już tutaj zagotuje, tak, woda nam się zagotuje, woda, kostka bulionowa, dajemy, kiedy nam się kostka bulionowa zaczyna rozpuściła, dajemy makaron, akurat, jest dla powodu sąki, nie, czyli takie muszelki.
wiem, że jaki też oczywiście makaron w Polsce. Wrzucamy trochę makaronu. Zaczynamy tyle, ile jest na opakowaniu. Tutaj to wcale 9 minut. To samo, żeby nam się to wszystko nie rozgotowało. Kiedy zupa, kiedy już makaron jest gotowy, co robimy? Nakładamy na talerz i jeszcze raz posypujemy tym parmezanem całą naszą zupę. I tylko w ten sposób zupa, dzięki temu parmezanowi, nabiera smaku. Zupa jest szybko w przygotowaniu, zupa jest mało kaloryczna, a przede wszystkim jest smaczna i mamy poczucie sytości. Po zupie jeszcze raz przygotowujemy sobie insalatone, czyli jeszcze raz sałatkę. Czyli robimy ją w identyczny sposób, jak robiliśmy w południe. Możemy na przykład dodać, nie wiem, łyżeczkę sera białego, albo według gustu, nie wiem, może kukurydzę, ale to dokładnie tak samo przygotowujemy, jak Wam podałam wcześniej. Jest to pierwszy dzień naszej diety. Myślę, że nasi właśnie chłopcy, właśnie mężowie zjedzą te posiłki z apetytem, nie będą głodni. Wydaje mi się, że jeśli nawet nie chcecie potraktować tego sposobu żywienia jako diety, to może być to takie urozmaicenie, nie wiem, waszych kolacji. Możecie zrobić taką też mniejszą kolację romantyczną przy świecach. Jest to na sprawdzenie. Polecam dziewczyny, polecam Wam. Dieta jest dobra, dieta działa. Trzeba tylko troszeczkę się może przestawić na nowe składniki, czyli po prostu acet, olej, ser parmezan, tuńczyk. Po prostu kupujemy inne składniki, ale summa summarum, jeśli porównamy na przykład ceny przygotowania obiad w sposób tradycyjny i ceny na przykład przygotowane w sposób właśnie śródziemnomorski, to rzeczywiście bardziej opłacalna jest ta dieta włoska. No oczywiście i jeszcze co, no tracimy kilogramy, nie tracimy czasu, zyskujemy piękny wygląd i uśmiech na co dzień. Dziękuję Wam bardzo jeśli wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że jeszcze zajrzycie na mój kanał o zdrowiu, urodzie, o modzie. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Cześć, cześć.